Także proszę Państwa, przed nami właściwie kampus Uniwersytetu Warszawskiego. Przecież można się przejść, no bo te nasze uczennice, te nasze studentki, to one nie idą z samego uniwersytetu, bo to nie jest akademik. One idą raczej z akademika, ale póki co, jak gdyby co, no to po zajęciach na uniwersytecie idzie się do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę Państwa, biblioteka w Warszawie. To są takie różne domki nieciekawe, ale biblioteka jest bardzo ciekawym punktem zainteresowania, bo widzę, że dla zagranicy, proszę Państwa, to są rowery bardzo ciekawe i lubią po starówce zagraniczni ludzie z zachodu jeździć. Póki co jest dużo do roboty. Szatan, diabeł dużo zadań dał poszczególnym swoim sługom. Bo ci, co przyjechali, lubią jeździć na tym rowerze, proszę Państwa. City handlowy. Przy okazji zareklamowali, proszę Państwa, City handlowy bank. To też taka sztuczka, żeby to linia PiS rządziła od początku. To by na pewno do czegoś takiego nie doszło. City handlowy, jakiś bank się rzucił na rower i reklamują siebie, prawda? Bank, który wcale nie musi być dobry, jak to mówi się z zasady. Nie musi być najlepszy. Proszę Państwa, gdy my sobie tu przejdziemy przez dziury, płoty, no prawie że i przez lasy, bo to jest park, proszę Państwa, idąc do kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Ale ponieważ biblioteka, w ogóle sama ta biblioteka, która jest za nami, Uniwersytetu Warszawskiego, jest od godziny 8, to my tak spokojnie, dyplomatycznie poczekamy, jeszcze pochodzimy, troszeczkę popatrzymy, a zobaczymy, co się tutaj od rana dzieje dookoła kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, żeby tak się wyciszyć, uspokoić, a tymczasem przed 8 już jakieś takie SMS-y przychodzą do nas, pogróżki jakieś, proszę Państwa, pewnie z tej firmy Lindorf, to może ta babka albo ta druga tam by chciała pracować, bo tam takie zatrudniane są młode pyskate, żeby po prostu, wiesz, więcej firma zdziałała, więcej firma wyciągnęła, no i jakichś tam pieniędzy, bo przecież one za darmo tam nie siedzą, a te inne banki czy firmy pożyczkowe zlecają im zadanie. No to więc i podzielimy się majątkiem, podzielimy się pieniędzmi, bo jak ja widzę, że jest film i ma prawa własności, no może kawałeczek muzyki, może autorskie słowa czyjeś, no to mówią, że razem zarobimy, że wspólnie zarobimy, to razem, że zarobimy. No nie każdy się na to zgadza, no szczególnie my możemy się nie zgadzać jako ludzie oryginalni, prawda? Nie idący za jakimś tam biznesem w sensie handlu, proszę Państwa. Zarobku takiego, co na czym się da. Tak jak firma, jakiś bank handluje nieruchomościami, proszę Państwa. Teraz afera była co do mafii reprywatyzacyjnych. No, taką firmą, dość nawet starą, jak się okazało, było Takto Finanse, proszę Państwa, Takto Finanse. A co się z tego zrobiła firma pożyczkowa, bo mało im było, proszę Państwa, ziemi, mało im było gruntu i budynków, proszę Państwa. Teraz to wszystko stare, no w Warszawie się sypie. Muszę Państwu powiedzieć, że we Wrocławiu, gdzie jest Takto Finanse, tam jeszcze bardziej się sypie. Tam jeszcze bardziej się sypie, proszę Państwa, bo Wrocław jest stary i potrzebował też dofinansowania, jeżeli chodzi o to, że miał być miastem, proszę Państwa, kultury europejskiej, ale to był chwyt żydowski, bo i dlatego te finanse były potrzebne, bo Wrocław wcale nie jest, jeżeli chodzi o kulturę, nie jest wybijającą się jakąś metropolią kultury, a tylko banków tam jest pełno. No to co wyszło, że tam pełno banków jest? Ale jakich banków we Wrocławiu jest pełno? Proszę Państwa, jak ja, tak nie wdając się w szczegóły, mieszkam z Jankiem od wielu, wielu lat, on już nie żyje z tego powodu, że te banki są we Wrocławiu. Proszę Państwa,
to tysiące listów z Wrocławia, z firmy Lindorf. Tysiące listów. Mam nawet jeden taki, będziemy reklamować, proszę Państwa, już tak Janek Witek nie żyje, to przecież to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o jakieś tam takie fakty co do mobbingowania, molestowania, męczenia ludzi, zadręczania, proszę Państwa, za wszelką cenę, gdy ktoś tam się śmiał w internecie, gdy oni wysyłają listy niepolecone, czyli listy zwykłe, to taka durnowata sytuacja, durnowata rzecz. No, zwykły list. Proszę Państwa, Radio Tok FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra. I teraz tak, czy te listy dojdą, czy te listy nie dojdą? No to przecież wiadomo, że zwykły list to może nie dojść, a ważna sprawa, no to jaka to ważna sprawa, jak nie może dojść i zwykłym listem idzie, prawda? No, Łąka Kwietni. Zapraszamy, Łąka Kwietni. Proszę Państwa, już wracamy do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Mamy pomniki Warszawy. Chodzi, śmieci zbiera, proszę Państwa, nie możemy nic, torby zostawić. Wiadomo, że w Warszawie kradną, wszyscy kradną, pełno jest złodziei, pełno jest krętaczy. Jak to mówią, salcesonów chytrych mazowieckich, a że coś znajdzie, to jego i koniec. No, także proszę Państwa, mam tutaj piękny pomnik, piękny. Chodźmy, weźmy swój plecak, żeby tak nic nie stało, choć 5 minut, czy 5 metrów od nas. Także proszę Państwa, w księdze Izajasza, prorok Izajasz w imieniu narodu całego pisał, myśmy go zabili, chodzi o Jezusa Chrystusa, że naród nie przyjął Jezusa Chrystusa, naród nie był gościnny i krzyczeli, to on, napal go, uśmiercić, zabić, zamordować. Także to nie są jakieś, proszę Państwa, żarty. Jezus Chrystus, to on. A dlaczego to nie powiedzieć, to oni są winni, prawda? No bo to on, to raczej jest jakiś wyrok ze strony ludzi złych. To on. To mówią ludzie źli, prawda? Chcący Jezusa pochwycić, pewnie w sposób taki bez prawa, czyli bezprawny, nagle w nocy. I tak rzeczywiście, jak kiedyś taki artykuł czytałam z strażnicy, tam było 350 takich różnych tych opcji co do prawa, to jak się człowieka aresztuje, to żadna z opcji nie była uwzględniona standardowo, czyli że wszystko nieoficjalnie, wszystko poza, tak jak te firmy pozabankowe, proszę, to wszystko jest w rękach diabła. Oczywiście, czy bankowe, czy pozabankowe, bo mówimy tutaj o bankach, że te firmy pozabankowe, które są we Wrocławiu, no to przecież biorą 2-3 razy więcej, czyli że biorą na lichwę. Mówimy, że biorą na lichwę. A nawet tutaj z policjantką też tak rozmawiałam swego czasu i zresztą nie raz, to ona mówi, że to są lichwiarskie te banki, bo dzwoniłam w sprawie Polkredyt z Pokornej 2, Polkredyt. No to ma też po kilka nazw, nie wiadomo, tort za tym wszystkim dojdzie. A tutaj nauczycielom, proszę Państwa, hołd w hołdzie polskim nauczycielom, organizatorom i uczestnikom tajnego nauczania w latach 39-45. A no to wiadomo, że to nie były łatwe czasy, to były najgorsze czasy, jakie tylko można sobie wyobrazić, bo to przecież była wojna. Albo jakby ciebie wysłali na Syberię i do wagonu ciebie zapędzili, ktoś stojący koło ciebie zrobił kupę i to śmierdzi i ty usiąść nie możesz, chyba że na to
na to G, to co ty wtedy możesz, bo ludzie narzekają, że tu śmierdzi, że to toaleta nie jest sprzątana, że to taka siaka. To jest polonistyka. To po pierwsze, proszę Państwa, tam jest Pałac Kazimierzowski. To po drugie, ten Pałac Kazimierzowski to jest dużo mniejszy jak cała ta polonistyka, no ale Pałac Kazimierzowski jest ogromny, jest wielki, tam kilka aul jeszcze, konferencje, wspaniała. Proszę Państwa, już zmierzamy do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, żeby zająć się sprawami dnia codziennego, pomimo że już mamy różnego rodzaju SMS-y, może z tej firmy Lindorf, może jakiejś innej. I weźmiemy ten list, który przychodził do Janka Macieja Witka z wielu takich pożyczkowych, ja wiem, firm we Wrocławiu. Janek Witek jak się zapożyczył, to na jakieś 100 zł, 50, 56 zł, czyli to nie było tak dużo, ale miał miliony potem listów z Wrocławia. Oczywiście, że to nie były listy polecone, to były listy zwykłe, z których to listów nabijają się internauci w internecie. Internauci w internecie. Chodźmy do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Także Państwo zobaczą, jak my lubimy takie oryginalności, jakieś takie, że burzą domy stare, co w tych domach starych takiego dobrego jest, ciekawego. I tak jak ktoś by pozostawił taki dom na wpół rozwalony, to to jest strasznie oryginalne, ale to kosztuje, prawda? Kto to będzie finansował, ten plac, ten teren, proszę Państwa, kto to będzie finansował? Dlatego też nie do końca plany się ziszczą, bo wszystko jest bardzo drogie i zwłaszcza dlatego zabierają mieszkanie, zabierają teren, zabierają grunty. Firma windykacyjna, taka, tak to finanse była, pewnie jeszcze i jest, ale jeszcze wzięła się za te pożyczki. Czyli jak ci pożyczą, na przykład 200, 300, no to będą chcieli 600 wziąć, 600, 600, czyli 2-3 razy więcej. Czy ta firma Assa, która skacze, proszę Państwa, od sasa do lasa, gdzie co, wejdziesz do jakiejś mikrokasy, to tam jest też firma Assa i ona tak skacze. Och, dziękujemy Ci, że jesteś z nami, już rozpatrujemy Twój wcześniejszy wniosek. I człowiek tak zastanawia się, jaki z kolei wniosek, gdzie co, on wypełniał, no ale ten wniosek albo był rozpatrzony, albo nie był rozpatrzony, ale oni tak nie mówiąc konkretnie, o jaki wniosek chodzi, tylko ogólnie, no tak pocieszają ludzi, ale to jeżeli są sprawy bankowe, no to coś się tak nie robi, bo to jest jedna konkretna rzecz, potem druga konkretna rzecz, każda jest pod numerkiem, czy za numerkiem takim, siakim, srakim, owakim. A tutaj ci ta Assa wyskakuje. Dlatego też, proszę Państwa, my chcemy być pozytywni. Nie jesteśmy żadną Assą, jak my wyskoczymy, bo przecież nasze radio to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Też jest obrotowe, też jest latające, też jest wszędobylskie. Także, no my tak nie wskakujemy gdzieś komuś na chama, tylko po prostu no reklamujemy się, nie każdy musi słuchać, ale zapraszamy też do komentarzy, do dzwonienia. Ja już mówiłam wcześniej, że w takim słowniku ewangelickim przeczytałam, że jest Trójca Boża i Trójca Diabelska. Trójca Boża i Trójca Diabelska. Serdecznie Państwa zapraszamy do reklamy, buziaczki przesyłamy, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra.